Już 13 sierpnia Górnik Wałbrzych rozpocznie zmagania na czwartoligowych boiskach. Pierwszy mecz w Świdnicy. Na ten moment trwają jeszcze jednak przygotowania do tego jakże trudnego sezonu, który przed wałbrzyską drużyną. Trener Marcin Domagała ma nie lada problem z tym, by uporządkować grę w defensywie oraz by sprawić, aby zespół ten czuł się coraz lepiej pod bramką przeciwnika. Sporym utrudnieniem będzie teraz dodatkowa strata Marcina Smoczyka, który w tym meczu doznał dość niestety przykrej kontuzji zerwania ścięgna Achillesa i już po operacji będzie dochodził do siebie przez kilka najbliższych tygodni. Bez swojego filara w obronie Wałbrzyszanom na pewno będzie nieco trudniej, ale tutaj myślę, że i z tym problemem szkoleniowiec Górnika sobie poradzi. Tutaj próba strzelenia piłki w pole karne, dobrze poradził sobie z tym zagraniem bramkarz Granitu. Sparring partner Górnikowi życia w tym meczu nie ułatwiał, choć cofnięty za podwójną gardą starał się przede wszystkim robić tutaj dobrą pracę w defensywie, szukając jakichś pojedynczych kontrataków. Górnik próbuje więc grać w tym meczu długo piłką, starając się znaleźć nieco więcej przestrzeni w okolicach pola karnego, tak by tutaj mieć możliwość rozegrania piłki w obrębie 16 metra, no i oddania celnego strzału na bramkę. Momentami wyglądało to dobrze, były jednak też i takie zagrania jak to przed chwilą. Tutaj sporo walki w środku pola. Gospodarze cały czas mocno skoncentrowani na tym, by nie popełnić niepotrzebnych błędów. Dla nich to również sprawdzian, który ma pokazać, jak dobrze są przygotowani do sezonu. Kolejna gra środkiem pola, tym razem nieco więcej próbują tutaj Górnicy podawać piłkę prostopadle w kierunku wybiegających na czystej pozycję napastników, ci jednak blokowani. Tutaj już kolejny raz obrona Granitu zatrzymuje swojego rywala. No i wciąż Górnik szuka tego złotego środka w ofensywnych poczynaniach. Tutaj ponownie próba gry na skrzydło. Całkiem nieźle zapowiadała się ta akcja, choć tak jak widzieliśmy, gospodarze tutaj szybko wrócili do obrony. No i to zmusiło Górnika do zmiany decyzji. Piłkarze tej drużyny bez niestety pomysłu momentami zatrzymywali się właśnie na 30 metrze. Ale tak jak zwykle bywa w takich meczach, kilka słów uwag ze strony trenera Domagały w przerwie spotkania, no i potem Górnik grał tylko lepiej, czego efektem były zdobywane bramki. Tu w tych fragmentach meczu, które mamy okazję oglądać dzięki rejestracji wideo przez Bartka Nowaka, dziękujemy serdecznie za to nagranie, możemy zobaczyć, że ten mecz łatwy nie był. Ale widzimy też wiele schematów, jakimi próbują Wałbrzyszanie rozgrywać piłkę w ofensywie. Cały czas jest to gra do skrzydła i środka, później szukając ewentualnie zmiany rytmu rozegrania poszczególnych akcji. To ma na pewno nieco utrudnić rywalom rozpoznanie możliwości Górnika Wałbrzych, który jako Beniaminek będzie szukał swoich szans na utrzymanie w czwartoligowej stawce, szczególnie że w tym sezonie będzie trwać reorganizacja z dwóch lig czwartoligowych, stworzą nam tutaj władzę jedną.